Szanowni Państwo, Centralny Port Komunikacyjny to w dyskursie publicznym często kojarzy się z lotniskiem i to prawda, to między innymi nowe, duże hubowe lotnisko, ale to przede wszystkim, nawet jeszcze w większym stopniu, jeżeli spojrzymy na zakres nakładów, budowa nowego systemu transportu kolejowego w Polsce. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat, po kilkudziesięciu latach, kiedy to w Polsce najpierw niszczono, likwidowano połączenia kolejowe, później modernizowano istniejące, natomiast nie budowano nowych. Zaledwie kilkadziesiąt kilometrów po 1989 roku nowych linii kolejowych w Polsce wybudowano. Zaczynamy program, wielki program budowy nowych linii kolejowych. Ma on połączyć Polskę przez węzeł przesiadkowy, przede wszystkim ze sobą, oczywiście również z lotniskiem, ale przede wszystkim ze sobą. Umożliwić dojazd do Warszawy, do Łodzi, z Warszawy na przykład na Mazury, z Krakowa nad morze, z Poznania do Warszawy i do Polski Wschodniej i tak dalej, i tak dalej. Ważnym elementem tego programu, niezwykle ważnym, bo pokazującym, jak on jest istotny dla codziennego życia Polaków, wszystkich Polaków, we wszystkich częściach naszego kraju, jest budowa tej jednej z tak zwanych szprych, która będzie przebiegała przez Ostrołękę, Łomżę do Giżycka. Łomża to jedno z największych polskich miast, które jest wykluczone kolejowo, które obecnie nie ma połączeń kolejowych, dlatego spotykamy się na dworcu autobusowym, bo nie ma tutaj dworca kolejowego, choć do tego rodzaju okazji pewnie dworzec kolejowy byłby bardziej adekwatnym miejscem, no ale nie mamy takiej możliwości. Ona się pojawi dzięki realizacji programu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. W całej Polsce powstanie 1800 km nowych linii kolejowych. W wielu relacjach bardzo skróci się czas podróży, będzie znacznie więcej połączeń, będą one znacznie szybsze lub w ogóle pojawią się tak jak właśnie w Łomży, w której się znajdujemy. I to takie miasta będą największymi wygranymi, można powiedzieć, tego programu. Takie właśnie jak Łomża, jak Jastrzębie-Zdrój, inne duże polskie miasto pozbawione w tym momencie połączeń kolejowych. Czy miasta takie jak Ostrołęka, czy chociażby Płock, czy Włocławek, czy Sieradz, to one najwięcej skorzystają wszyscy, ale to te miasta skorzystają najwięcej. Można powiedzieć, dołączą do pierwszej ligi transportowej. Ten podział na Polskę A i Polskę B stanie się w wymiarze transportowym już absolutnie bezpodstawny. Ponieważ, i to cieszy, że wreszcie to zrozumieliśmy, wykluczenie nie jedno ma imię. Może być wykluczenie ekonomiczne. Są grupy społeczne, które są po prostu zbyt biedne, żeby korzystać z różnego rodzaju dóbr i usług. Walczymy z tymi wykluczeniami i przez ostatnie lata robimy to skutecznie. Ale wykluczenie ma również wymiar transportowy, ma wymiar komunikacyjny, ma wymiar przestrzenny. Bo cóż z tego, że teoretycznie rzecz biorąc można powiedzieć, mamy w naszym kraju różnego rodzaju dobra i usługi, ale one nie dla wszystkich są dostępne. Nie wszyscy mogą z miejsca, gdzie mieszkają, do nich w sposób sprawny, szybki, dostępny na każdą kieszeń dojechać. Realizacja programu inwestycyjnego CPK to zmieni. W ten sposób wpisuje się on w założenia Polskiego Ładu. W sposób, no, wyprzedzał Polski Ład, ale jest z nim jak najbardziej spójny, jest ważnym jego elementem. A tak jak mówię, od tego ogółu, od tych spraw wielkich, bo to zawsze najłatwiej może o nich mówić, o pewnych abstraktach, no bo ktoś powie bilion więcej w produkcie krajowym brutto. Tak, to fakt. Realizacja programu CPK to będzie prawie że bilion, ponad 900 miliardów więcej do polskiego PKB do roku 2040. No ale to tak jak mówię, z perspektywy człowieka to jest abstrakcja. Konkret jest taki, że ktoś mieszkając tutaj w Łomży do tej pory nie mógł dojechać do Warszawy pociągiem, a będzie mógł w trochę ponad godzinę, że ktoś, kto mieszka w Białymstoku, będzie mógł w trochę ponad godzinę, czyli znacznie szybciej niż teraz dojechać, że ktoś, kto mieszka w Warszawie, będzie chciał się udać na urlop czy na weekend na piękne Podlasie czy piękne Mazury, będzie mógł skorzystać z wygodnego połączenia kolejowego. I wreszcie konkretem jest to, co dzieje się tutaj dzisiaj, podpisanie umowy, już konkretne pieniądze, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, to wprawdzie jeszcze etap przygotowawczy inwestycji, ale już konkretny etap inwestycji, właściwie ostatni etap przygotowawczy, po nim już budowa, wykładamy pieniądze, podpisujemy umowę, te prace już konkretnie ruszają. Na zakończenie chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w ten projekt, w ten niezwykle ważny projekt. I tu widać po tak dużej obecności ważnych osób, parlamentarzystów, ministrów, jakie jest zaangażowanie w sprawy tej ziemi. Powiem szczerze, tu już kilka takich umów podpisywaliśmy i jak na razie chyba najwięcej osób takich zaangażowanych, które właśnie zabiegały o to, o tę inwestycję dla tej ziemi. Są z nami ministrowie, jest pan poseł
Lech Kołakowski z Łomży, który też już nawet w tych pracach projektowych tutaj interweniował, żeby ta szprycha właśnie przez Łomżę przebiegała. Pan minister Andruszkiewicz, pan minister Piątkowski, panowie ministrowie, pan senator, pan europoseł, no naprawdę bardzo bogate grono przyjaciół. Można powiedzieć, że Łomża mogłaby niejedno miasto mogłoby Łomży pozazdrościć takiego zaangażowania ważnych osób, ważne dla tego miasta sprawy. I pozwólcie, że no również podziękuję tym, którzy bezpośrednio pracują, pracownikom spółki Centralny Port Komunikacyjny, pracownikom firm z konsorcjum, którzy będą wykonywać to zlecenie. Jestem przekonany, że w wyniku jego realizacji wybierzemy ten dokładne umiejscowienie linii stacji kolejowych, które będzie najbardziej odpowiadało lokalnej społeczności, będzie zgodne z wymogami środowiskowymi, no będzie wreszcie racjonalne ekonomicznie, bo to właśnie techniczno-ekonomiczno-środowiskowe studium. Dziś podpisujemy i rozpoczynamy pracę nad budową linii kolejowej Ostrołęka, Łomża, Giżycko. Tylko się cieszyć. No rzeczywiście zgadzam się z panem rzecznikiem, że pan minister Marcin Horała w dużej mierze wyczerpał przedmiot dzisiejszej konferencji, wskazując bardzo konkretnie, jakiego rodzaju inwestycje dzisiaj tak naprawdę, można powiedzieć, świętujemy, bo jest to święto dla tego regionu, jest to święto dla nie tylko dla Łomży, ale całej ziemi łomżyńskiej, którą zamieszkuje około 100 tysięcy osób, ponieważ no, od wielu, wielu lat mieszkańcy tej ziemi, także za pośrednictwem oczywiście swoich parlamentarzystów, zabiegali o tą inwestycję, zabiegali o to, żeby tutaj z Łomży również odchodziła kolej do Warszawy w innych kierunkach, tak żeby właśnie mieszkańcom tak znacznego, dużego regionu, części województwa podlaskiego mogli korzystać z kolei. I dzisiaj jest kolejny krok w tym celu, aby ten właśnie wielki cel zrealizować. I my, szanowni państwo, jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, jako parlamentarzyści z województwa podlaskiego, bardzo mocno do tego celu we współpracy z panem ministrem Horałą dążymy i będziemy dążyć, za co panu ministrowi również serdecznie z tego miejsca dziękuję. I to jest niezwykle ważne, szanowni państwo, aby ta ziemia uzyskała połączenie infrastrukturalne w postaci dostępu do kolei. To jest ważne nie tylko jeśli chodzi o wygodę, nie tylko jeśli chodzi o to, żeby na przykład w przyszłości z Centralnego Portu Komunikacyjnego mieszkańcy ziemi łomżyńskiej mogli udać się na wakacje, ale jest to bardzo ważne także dlatego, aby przede wszystkim ten region mógł się rozwijać, bo ziemia łomżyńska ma bardzo duży potencjał. Tutaj dzięki tejż właśnie inwestycji, mam nadzieję, będziemy mogli jeszcze łatwiej pozyskać chociażby duże inwestycje przemysłowe, duże inwestycje generalnie gospodarcze, które będą generowały nowe, wysokopłatne miejsca pracy i gwarantuję tutaj, że jako parlamentarzyści całego regionu, jako jedna tutaj biało-czerwona drużyna Prawa i Sprawiedliwości będziemy zabiegać właśnie o to, żeby ta inwestycja finalnie doszła do skutku, aby właśnie mieszkańcy ziemi łomżyńskiej mogli cieszyć się z dworca kolejowego PKP Łomża i mieszkańcy wszystkich tutaj okolicznych gmin i powiatów. Szanowni państwo, warto zwrócić uwagę na to, że nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości jest w stanie w kontekście dekady zrealizować tak wielką inwestycję, jaką jest Centralny Port Komunikacyjny, który połączy cały kraj szybką koleją, wiele miast, także Łomże. I spójrzmy na to w kontekście chociażby rządu w Warszawie, Platformy Obywatelskiej, która przez kilka kadencji swoich rządów nie była w stanie zbudować linii metra kilku. Tak? To pokazuje skalę, różnicę możliwości zaangażowania, umiejętności zarządczych naszych ekip. Szanowni państwo, naszym celem jest to, żeby cała Polska była spięta komunikacyjnie szybką koleją do wielkiego hubu komunikacyjnego, jakim będzie Centralny Port Komunikacyjny. To ważne wydarzenie dla całego województwa. Co prawda łomżeniacy mówią, że są częścią północnego Mazowsza, czy wschodniego Mazowsza, ale są także częścią województwa podlaskiego i wbrew obiegowi opinii my, mieszkańcy Białegostoku, także cieszymy się, że Łomża będzie mogła się rozwijać, a każde miasto do rozwoju potrzebuje dostępności komunikacyjnej. Dzięki decyzjom rządu Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęła się już duża inwestycja drogowa, Via Baltica, poszczególne jej odcinki są odbierane bądź w przetargach. Na pewno cieszy to mieszkańców Łomży, chcą pozbyć się tego ruchu tranzytowego, który zakłóca codzienne życie, ale do tego rozwoju potrzebny jest także transport kolejowy, którego Łomża była dotąd pozbawiona. Tak jak pan minister Horała wspominał, to jedno z największych miast w Polsce, które do linii kolejowych dostępu nie miało i czas z tym zakończyć. Kilka lat temu słyszeliśmy o tym, że duże inwestycje kolejowe czy drogowe odbywają się gdzieś w innych częściach naszego państwa, a od czasu, gdy Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę w Polsce, słyszymy także o tych dużych inwestycjach drogowych, inwestycyjnych, kolejowych także na terenie naszego województwa. Te inwestycje kolejowe dotąd były albo w centralnej, zachodniej czy południowej części naszego województwa. Dziś mamy informację o tym, że także ta część północno-zachodnia będzie mogła skorzystać z szybkiego transportu kolejowego.
Dzisiejsza umowa i dzisiejsze wydarzenie to dopiero początek starań. Przed nami dyskusja o tym, jak ta linia między innymi ma przebiegać i na pewno wszyscy będziemy czekali na rozpoczęcie prac. Łomżeniacy na pewno z niecierpliwością będą czekali na kolejne informacje o postępie prac przygotowawczych, na moment, kiedy będzie wbita przysłowiowa pierwsza łopata, a jeszcze bardziej na moment, kiedy w końcu będzie można wsiąść do pociągu, czego im życzę, aby to mogło nastąpić jak najszybciej. Czyli cieszymy się wszyscy razem z mieszkańcami Łomży, że otrzyma także dostęp do trasy kolejowej. Możemy dzisiaj powiedzieć, kolej wraca do Łomży, co nie było oczywiste jeszcze kilka lat temu. Najprostsza droga na Mazury przez Ostrołękę nie uwzględniała Łomży, ale to oznaczało pozostawienie wykluczenia komunikacyjnego dla przeszło 60 tysięcy osób. I to byłaby zła decyzja i ta decyzja jest inna właśnie dlatego, że misją programu Centralnego Portu Komunikacyjnego jest nie tylko zapewnienie szybkich połączeń kolejowych, ale także objęcie siecią nowego systemu transportu jak największej liczby osób. Tutaj minister Chorała wspomniał już wystąpienie pana posła Kołakowskiego. To rzeczywiście to wpływało również na decyzje, które były podjęte następnie na poziomie rządowym. I wydaje mi się warte podkreślenia, że dzisiejsza umowa, którą dzisiaj będziemy podpisywać, jest ciągiem pewnego procesu, na którego końcu jest umożliwienie mieszkańcom Warszawy podróż w czasie godzina 15 do Łomży, no i mieszkańcom Łomży w czasie godzina 15 podróży do Warszawy. Ten proces zaczął się już jakiś czas temu, inwentaryzacje środowiskowe już trwają i prace analityczne, które są prowadzone w spółce, również są zaawansowane, ale doszliśmy do tego momentu, w którym do dalszych prac potrzebujemy wiarygodnego i sprawdzonej firmy inżynierskiej i tą firmą jest konsorcjum EGIS, z którym dzisiaj podpisujemy umowę i bardzo się z tego cieszymy, bo to jest wiarygodny partner i wszyscy nasi partnerzy biznesowi to wiedzą. Jesteśmy wymagający, ale jesteśmy w stanie wspólnie, działając w oparciu o zaufanie, tworzyć naprawdę duże osiągnięcia i takiego osiągnięcia spodziewamy się również tutaj. Dzisiaj bardzo ważny dzień dla województwa podlaskiego, w szczególności dla ziemi łomżyńskiej. Ja, będąc w zasadzie dwie kadencje parlamentarzystą opozycyjnym Prawa i Sprawiedliwości, pamiętam ze swoich tych tutaj spotkań takie jedne zgromadzenie, na którym tutaj wspólnie z samorządowcami rozmawialiśmy i chcieliśmy uchronić przed i z parlamentarzystami, pamiętam wtedy i pana Lecha Kołoskiego, przed takim zamiarem, żeby rozebrać resztę torów, które tutaj do Śniadowa w szczególności podchodziły. To były linie towarowe, ale myśleliśmy o tym, żeby to wszystko uchronić. I te wydarzenie dzisiaj, konfrontując z tym naszym spotkaniem, świadczy o skali zmian podejścia rządu, podejścia osób, które współtworzą rzeczywistość naszego kraju. Wszystko to jest możliwe dzięki temu, że Prawo i Sprawiedliwość pełni dzisiaj rolę partii rządzącej, bowiem nasze województwo, tak mogę to określić, żeby już nie powtarzać tych rzeczy, które były wypowiedziane, jest w tej chwili jednym wielkim frontem inwestycyjnym. Mamy masę inwestycji kolejowych, mamy bardzo dużo i to w tych śladach międzynarodowych inwestycji rozpoczętych, kończonych na poszczególnych odcinkach dróg krajowych, ekspresowych. Mamy ogromne inwestycje, jeżeli chodzi o skalę przedsięwzięć, ich rozmiary w poszczególnych gminach i powiatach na drogach samorządowych. Cieszę się, że możemy te wieloletnie opóźnienia
w zakresie dostępności do naszego województwa, w zakresie infrastruktury. Dzisiaj również poprzez ten akt, który za chwilę będzie podpisywany, po prostu niwelować. Będziemy mieli szansę rozwoju i życzę wszystkim, aby te dzieła, które są rozpoczęte, które za chwilę będą rozpoczynane, dały ten efekt, żeby mieszkańcy naszego województwa, tak jak mieszkańcy całego naszego kraju, mogli się cieszyć z bezpiecznego, dobrego, dostatniego życia, bo to jest celem wszystkich nas tutaj skupiających się przy tych przedsięwzięciach inwestycyjnych. Życzę, aby ten proces przebiegał zgodnie z planem, a nawet trochę przyspieszał, żebyśmy mogli jeszcze niebawem obserwować kolejne etapy tego rozwoju inwestycyjnego w naszym województwie. Chciałbym podziękować i życzyć podziękować panu ministrowi, całemu rządowi, wszystkim parlamentarzystom za to zaangażowanie w ten proces i mam nadzieję, że również jako władze wojewódzkie, władze, które będą też zaangażowane w procedury administracyjne przy tym przedsięwzięciu, będziemy mogli służyć skuteczną pomocą, tak aby ten proces jak najszybciej został zakończony. I tutaj mówimy o takich szprychach. Te szprychy pewnie, i wszyscy tego oczekujemy, będą się składać na tę całość w postaci, już mówiąc metaforycznie, tego koła, którą jest Rzeczpospolita Polska. W imieniu władz województwa podlaskiego jestem szczęśliwa jako członek zarządu województwa, ale jako Łomżyniak również, bo te wykluczenia, o którym wszyscy tu mówili, czas skończyć. Tak jak widzimy, w drogach dzieje się dobrze, w kolei zaczyna się dziać dobrze. Mówię też o naszym programie Kolej Plus, która służy regionalnym połączeniom, ale musimy rozmawiać wspólnie i chcemy te doświadczenia przekuwać w jeden dobry pomysł dla Łomży, dla tego regionu, ponieważ ta główna sieć komunikacyjna kolei żelaznej, szóstka, jest fajna, to będzie Rail Baltica, będzie szybka, będzie dostępna, natomiast ten obszar był wykluczony. A jeżeli ten pomysł wyjdzie i będzie tak jak my sobie to planujemy, naprawdę będzie duża rzecz, to będzie rewolucja komunikacyjna, która będzie w naszym regionie. Tak jak widzimy, dzieje się bardzo dużo na drogach. Myślę, że do tego PKP, jak dojdzie, będziemy bardzo szczęśliwi i tu się cieszę i też deklaruję, tak jak wojewoda, w tych pracach przygotowawczych, planistycznych, Departament Infrastruktury, który nadzoruje, jest również do dyspozycji, do współdziałania i tu bardzo serdecznie proszę, mamy dużo roboty, ale chcemy jeszcze więcej, tak żeby mieszkańcy byli z nas zadowoleni i, że tak powiem, damy radę przerobić wszystkie pieniądze, jakie trafią do naszego województwa i do naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, jest to bardzo radosna chwila. Tak długo czekaliśmy na kolej łomżyńską. Panowie ministrowie, panowie parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej na czele z panem wojewodą, przedstawiciele samorządów na czele z panem marszałkiem, prezydentem, radnymi, zaproszeni goście. I chciałem powiedzieć, bardzo cieszę się, że jest tutaj inwestor, Centralny Port Komunikacyjny, bo ta chwila dzisiaj jest kluczowa. Szanowni Państwo, wiem, że mamy ograniczony czas, ale muszę odnieść się do sytuacji historycznej. Łomża miała połączenie ze stolicą imperium przed I wojną światową jako stolica guberni. Bardzo cieszymy się, że Polska odzyskała niepodległość, że budujemy infrastrukturę, ale chcę powiedzieć, że w naszej ojczyźnie nie zawsze ziemia łomżyńska witana była inwestycjami. To 30 lat temu z Łomży odjechał ostatni pociąg. To ten czas walczyliśmy o infrastrukturę, walczyliśmy o drogi, o kolej. Bardzo cieszymy się, że teren naszego województwa dzisiaj w infrastrukturze najbardziej jest doinwestowany. Wynika to również z położenia geopolitycznego.
te wszystkie drogi, koleje są bardzo potrzebne. Wracając do tematu zasadniczego na dzisiejszym spotkaniu, budowa kolei, padła nazwa, rozmawiając z profesorem, europosłem, ministrem Karolem Karskim, okryliśmy słowem kolej warszawsko-mazurska, która historycznie, geograficznie naprawdę wpisuje się w to. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnych, ziemi, tej ziemi, samorządów, rozwojowi przedsiębiorczości, miejsc pracy, mając na uwadze zgłoszenie projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, przypomnę, ten hub lotniczy ma obsługiwać około 100 milionów pasażerów, ma połączyć cały kraj, praktycznie poza województwem zachodniopomorskim, z każdego powiatu do stolicy czy do portu lotniczego Polacy będą mogli dojechać w 2 godziny lub 2,5 godziny. Zaniedbana infrastruktura przez ponad 100 lat zostaje zbudowana. I wychodząc naprzeciw temu oczekiwaniu 25 lutego 2019 roku wstępem z kancelarii ministra 26 lutego 2019 pismem kierowanym do pana Mikołaja Wilda, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który również był pełnomocnikiem do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej, jak również w tym piśmie pana Andrzeja Bittel, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, który zajmuje się kolejami, wniosłem o budowę kolei, o wygięcie przysłowiowej szprychy, która w pierwotnym przebiegu miała przebiegać z Warszawy, Wyszkowa, Ostrołęki do Pisza, Orzysza i Giżycka, o jej wygięcie do Łomży, Kolna i dopiero dołączyła do Pisza. Tutaj wystąpiły przesłanki ekonomiczne, gospodarcze. Chcę przypomnieć, że ludność Łomży, powiatu łomżyńskiego, kolneńskiego, to jest około 150 tysięcy ludności. Bardzo cieszę się, że w pismach i interpelacjach, na które składałem, uzyskałem pozytywną odpowiedź. Szanowni Państwo, no bardzo dziękujemy, ale ja dokończę, skrócę. Doczekamy wbicia pierwszej łopaty. Bardzo cieszę się, że rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął tak bardzo ważne, kluczowe decyzje związane z budową Via Baltica i kolei warszawsko-mazurskiej. Jest to szansa rozwoju, jest to też połączenie Warszawy przez Łomżę z Mazurami. Przypomnę, że z Warszawy do Giżycka będzie można dojechać w 2,5 godziny. To jest szansa rozwoju, to jest godzina z Łomży do Warszawy, to jest szansa rozwoju tego regionu. Ja ze swojej strony bardzo gorąco chcę podziękować ministrom poprzedniej kadencji, Mikołajowi Wildowi, Andrzejowi Bittelowi, ministrowi obecnej kadencji, ministrowi Horale, wszystkim, którzy włożyli wkład do tego dzisiejszego sukcesu. Jest to szansa dla Łomży, jest to rozwój Łomży. Szanowni Państwo, dowodem tego, że musi być budowana i przebudowana trakcja kolejowa, jest moja osoba. Spóźniłem się, przepraszam, ponieważ to wszystko przez te zakorkowane drogi, ulewa i inne elementy. Szanowni Państwo ministrowie, szanowni posłowie, panie wojewodo, panowie, państwo dyrektorzy, wszyscy zebrani, bardzo cieszę się i mówię to w imieniu całego województwa warmińsko-mazurskiego, że ta trakcja kolejowa, która będzie łączyła Centralny Port Komunikacyjny, łączy 3 województwa, mazowieckie, podlaskie, olsztyńskie, znaczy warmińsko-mazurskie. Mam tu na myśli Olsztyn i Giżycko, które jako te miasta wiodące zyskają wielką w tej chwili wartość dodaną, ponieważ trasa, która będzie przebiegała przez Ostrołękę, Łomżę, potem Pisz, Orzysz, dochodzi do Giżycka, będzie bardzo ważnym elementem komunikacji między Mazurami, stolicą i dalej Centralnym Portem Komunikacyjnym. Wydaje mi się, że dzięki temu uzyskamy nową jakość, a przede wszystkim będziemy odbudowywać to, co zostało gdzieś tam po drodze wcześniej stracone i zaniechane. Ta część Polski, północno-wschodnia, Podlasie, są
słabe, czy wręcz niedoinwestowane w zakresie komunikacji kolejowej. To w tej chwili pozwoli odciążyć transport drogowy, komunikację drogową, która niestety blokuje przesył towarów i bezpieczny przejazd osób. Dlatego, mówiąc już w imieniu województwa warmińsko-mazurskiego, bardzo się cieszymy. Gratulujemy sukcesu ziemi łomżyńskiej, która dzięki temu uzyska nowy dworzec kolejowy, nowe tory, a jednocześnie możemy sobie pogratulować pomysłu, podziękować tym wszystkim, którzy brali w tym udział, aktywny udział w przygotowaniu dokumentacji, prac wstępnych, które pozwolą po wykonaniu tego studium będziemy mogli po prostu przystąpić do realizacji i w roku planowanym 2027 przejechać spokojnie, bezpiecznie. Skomunikujemy Warszawę, skomunikujemy dworzec, port centralny. Dlatego dziękuję parlamentarzystom za aktywny udział w tym. Dziękuję panom ministrom za realizację, poparcie tego projektu, pomysłu. Również dziękuję rządowi polskiemu za środki, które na to będą przeznaczone. Bardzo się z tego powodu cieszę, gratuluję sukcesu i mam nadzieję, że podpisanie umowy będzie ogromnym krokiem do dalszych kolejnych umów i rozwoju komunikacji kolejowej w tej części kraju i na Mazurach. W tym miejscu chciałbym podziękować rządowi za to, że wreszcie nasze marzenia się urealniają. Samorządowcem jestem już od kilkunastu lat. Wcześniej jako radny Rady Miejskiej w Łomży wielokrotnie z prezydentami poprzednich kadencji apelowaliśmy o to, żeby kolej wróciła do Łomży. Również jako prezydent miasta podejmowaliśmy szereg różnych działań, bardzo duża liczba spotkań i wreszcie to się może zmienić. To, co dzisiaj wybrzmiało, że Łomża przez lata była wykluczona komunikacyjnie. Cieszymy się z tego, że powstaje Via Baltica i to, o czym marzą mieszkańcy naszego miasta, żebyśmy mogli w bezpieczny, szybki też sposób dotrzeć do stolicy województwa, dotrzeć do stolicy kraju. Dla nas jest to też możliwość rozwoju gospodarczego miasta, bo poprzez to, że przez lata miasto Łomża było wykluczone komunikacyjnie, też były większe trudności z dotarciem do inwestorów. Dzisiaj widzimy, że to się zmienia. Dzisiaj mamy duże zainteresowanie przedsiębiorców, nie tylko łomżyńskich, do inwestowania w naszym mieście. To dzieje się także dzięki dobrym decyzjom naszego samorządu, bo w tej kadencji uruchomiliśmy plan zagospodarowania przestrzennego, który daje możliwość też tworzenia nowych miejsc pracy. To jest 160 hektarów w połączeniu też z przeległymi terenami, 70 hektarami, to jest 230 hektarów. I mówię to w kontekście kolei, dlatego, bo w lutym ubiegłego roku też jako samorząd miasta przyjęliśmy stanowisko, żeby dworzec był ulokowany w zachodniej części naszego miasta, blisko granic administracyjnych, blisko właśnie naszej strefy, łomżyńskiej strefy gospodarczej. To da możliwość rozwoju naszego miasta i liczymy przy tym, że też oprócz przewozów pasażerskich, przewozy towarowe, to co dzisiaj też wybrzmiało, są, ale wiadomo, jeżeli byłyby to przewozy i towarowe, i pasażerskie w ramach CPK, to nasze miasto miałoby możliwość przyciągnięcia naprawdę dużych inwestorów, więc jeszcze raz serdeczne podziękowania dla ministrów, parlamentarzystów, dla samorządowców, bo też są to lata naszych starań i dziękujemy za to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wsłuchał się w głos naszego samorządu i wreszcie to nasze, tak jak powiedziałem na początku, nasze marzenia stają się realne. W imieniu wykonawcy konsorcjum firm z grupy Egis i Avgotechnika cieszymy się, że jesteśmy stroną tej umowy i tego potrzebnego kolejowego przedsięwzięcia. Dołożymy wszelkich starań, żeby skorzystać z naszych doświadczeń i
bogatego międzynarodowego doświadczenia, również ekspertów zagranicznych, żeby wykonać jak najlepiej to zadanie wysokiej jakości i w terminach, które jak wiemy są bardzo napięte. Łomża to dziś jedno z największych miast w Polsce bez dostępu do kolei pasażerskich. Dzięki budowie odcinka Łomża-Ostrołęka-Giżycko po ponad 30 latach nareszcie się to zmieni. Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała umowę na studium wykonalności dla tzw. szprychy numer 3, która prowadzi przez trzy województwa: mazowieckie, podlaskie i warmińsko-mazurskie. Umowę w Łomży podpisał Mikołaj Wild, prezes spółki Centralny Port Komunikacyjny, Radosław Kantak, członek zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny i Marta Szelongowska, dyrektor Departamentu Projektowego EGIS Polska, spółka z o.o.